Witam Państwa uprzejmie, Panie Premierze, Księże Rektorze, Księdza Gospodarza, nie widzę, i Szanowni Państwo, Panowie Prezesi. Dziś najogólniej można powiedzieć, że mówimy o wolności gospodarczej, o patriotyzmie gospodarczym. Wolność gospodarczą, jak i wolność w ogóle, może zapewnić tylko państwo silne. Państwo, które, jak mówił świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, nie boi się silnych, chce pomagać słabym, jest dobrym organizatorem życia wspólnoty. Państwo współczesne, aby być silne, musi także reprezentować społeczeństwo, musi być państwem bogatym, musi być państwem zasobnym. Społeczeństwo musi wygenerować, musi wytworzyć przedsiębiorczość, silną przedsiębiorczość. I ja myślę, że dla naszych rozważań należy przyjąć, że silna przedsiębiorczość, silne przedsiębiorstwo to przede wszystkim duże. To znaczy ja zdaję sobie sprawę, że istnieją małe przedsiębiorstwa, średnie, o świetnej kondycji, innowacyjne, wnoszące dużo do swoich często lokalnych wspólnot, ale i że często takie małe przedsiębiorstwa są podstawą wielu gospodarek, bardzo istotną podstawą, ale w prawidłowej gospodarce, szczególnie państwa dużego w Europie, potrzebna jest właściwa proporcja pomiędzy przedsiębiorstwami małymi, średnimi, dużymi. Tutaj jeszcze dochodzi ten problem, o którym przed chwilą powiedział pan prezes Jagiełło, że w Polsce kapitału polskiego było niewiele. Z natury rzeczy większość tych silnych przedsiębiorstw to są spółki z takim czy innym, w każdym razie z przeważającym udziałem skarbu państwa. Duże spółki, duże przedsiębiorstwa w gospodarce. One, jak powiedziałem, są potrzebne z różnych względów. Przede wszystkim ze względu na skalę swojej produkcji bardzo mają duży wpływ na gospodarkę w skali, no już nawet pozalokalnej, można powiedzieć. Są zleceniodawcami dla innych przedsiębiorców, kreują wzrost zatrudnienia w całych regionach. Są przez to, no, z natury rzeczy mówimy o dobrych przedsiębiorstwach, są dużymi płatnikami danin publicznych, podatków zarówno do budżetu centralnego, jak i do budżetu państwa. Wreszcie duże, silne przedsiębiorstwa mają środki na rozwój, na badania. Często w Polsce podkreślamy, skądinąd innowacyjność jest naszym ciągłym problemem, który jakkolwiek, no, poprawia się, ale wciąż nam daleko do stanu pożądanego, ale nawet i do stanu tego, który jest w innych krajach Europy. Ale przecież wielokrotnie mówimy i wszyscy wiemy, że z budżetu państwa, ze środków publicznych nie można wygenerować takich pieniędzy, jakie są na badanie i rozwój potrzebne, że takie pieniądze musi dawać biznes. Otóż, no, tu jest pewien problem. Ja twierdzę, i chociaż to nie tylko ja, nie jestem w tym specjalnie odkrywczy, że przede wszystkim duże firmy inwestują w rozwój i w badaniach w miejscach swego pochodzenia, tam, gdzie mają centrale, gdzie mają swoją siedzibę, gdzie mają swoje centrum kierownicze. Wynika to z wielu przyczyn. Jednym z nie najmniejszych jest to, że można najlepiej konsumować wyniki tych badań. Tajemnica, zasadę tajemnicy handlowej najlepiej jest w stanie ochronić struktura państwa. To jest jedna z tych wzajemnych świadczeń pomiędzy państwem i firmą. Dzięki wdrażaniu inwestycji do produkcji zyskuje się najlepszą cenę, bo z nowoczesnej, z innowacyjnej produkcji jest najlepsza cena. Kreuje się w ten sposób produkt krajowy, wyższe podatki. Jest ta
i karuzela, która się kręci. Wzajemna tutaj, wzajemne świadczenia, wzajemna kontrybucja pomiędzy państwem i firmami. Wreszcie trzeba powiedzieć, że duże firmy także, a szczególnie w polskim przypadku, są one znacznymi świadczą na rzecz państwa i ta wzajemna potrzeba jest, czy kooperacja jest bardzo potrzebna. Ja wspomnę ostatnio, dzięki pakietowi paliwowemu rządu w Polsce, proszę państwa, sprzedaż oleju napędowego wzrosła o 24%. Siedzący tutaj pan prezes Leszczyński z Orlenu ma w tym bardzo dużą zasługę. Nasza sprzedaż była świetna, ale to dzięki rządowi. Decyzje rządu dobrze się przysłużyły Orlenowi. To, co Orlen zrobił, przysłużyło się rządowi, przysłużyło się społeczeństwu, przysłużyło się nam wszystkim. No na te znaczne wydatki, które rząd poczynił, trzeba wszak było znaleźć środki. Środki się okazało, się znalazły. Tylko trzeba dobrze gospodarzyć, a ta dobra gospodarka w dużej skali może funkcjonować tylko tam, gdzie są silne, dobre przedsiębiorstwa, gdzie przedsiębiorstwa korzystają z tego, że świadczą, że wykonują pracę, swoje zadania dobrze, ale i wzajemne to świadczenie służy rządowi. Inny troszkę problem mamy przy okazji firm dużych energetycznych. Energetyka wszak jest tą wrażliwą dziedziną, a szczególnie wrażliwą w sytuacji polskiej, gdzie w przypadku, gdyby dysponent energetyki był spoza Polski, znamy takie przykłady, przez zastosowaną groźbę zakłóceń na rynku energetycznym łatwo można doprowadzić do niepokojów, najkrócej mówiąc, do zachowania się państwa w sposób, który w innym przypadku, gdyby tego typu gróźb, tego typu niebezpieczeństw nie było. To jest także z innej strony ważne. Tutaj powinny, i my mamy duże firmy jak na Polskę, one także powinny działać w tym właśnie kierunku, ale także mają potencjał do innego rozwoju. Ale chciałbym tutaj podkreślić tą współzależność pomiędzy interesem przedsiębiorstwa dużego, interesem rządu, w tym sensie interesem rządu, jak na ile rząd reprezentuje, czy działa na rzecz społeczeństwa, któremu ma obowiązek służyć. Trzeba także powiedzieć o tym, co się nazywa społeczna odpowiedzialność biznesu. Pamiętamy starsi, jak mówiono nam przed 20-25 laty, że biznes sfinansuje działalność kulturalną, sportową. Była tutaj zresztą o tym mowa. No z tym bywa najdelikatniej mówiąc różnie, proszę państwa. No, jest pan prezes Jagiełło, jest pan prezes Krupiński. W zasadzie większość potrzeb to jest Orlen, PKO, PZU, jakkolwiek niekoniecznie w tej kolejności, ale także troszkę firm energetycznych. Kiedyś na spotkaniu w Polskim Komitecie Olimpijskim powiedziałem przy okazji sponsoringu z pewnej ekip, no proszę państwa, właściwie ilu z nas przed 25 laty uwierzyło w to, że będzie tak, że będzie ten biznes prywatny sponsorował? W zasadzie duża część z nas to wierzyła. No a dzisiaj się okazuje, że w zasadzie, jeśli tego w poważnej ilości nie uczynią spółki Skarbu Państwa, są problemy. I dlatego dobrze, że doszła jeszcze jedna duża spółka, Bank PKO S.A. Być może będzie więcej, będzie więcej środków na te i przedsięwzięcia o charakterze społecznej odpowiedzialności biznesu. Szanowni państwo, ja mówiłem tutaj o działalności w ogóle, ponieważ jesteśmy w niedoczasie, będę się troszkę skracał, troszkę o Orlenie. Orlen jest jedną z niewielu spółek, a właściwie jedyną spółką polską, która się znalazła na jakichś tam miejscach w 500 listy Global. To jest za mało. My jesteśmy dużym państwem, mamy duży potencjał. Tego powinno być więcej. Orlen ma aspirację rozwijać się także w chemii. Chemia, zwróćmy uwagę, jest
ma w sobie bardzo duży potencjał rozwojowy, duży potencjał innowacyjności. My chcemy, my musimy to wchodzić, bo jeśli nie będziemy innowacyjnej gospodarki rozwijać, nie będziemy silni, nie będziemy bogaci, nie będziemy w stanie sprostać naszym podstawowym obowiązkom, także państwo nie będzie w stanie tym sprostać. A wszak, że się jeszcze raz odwołam do tego, co mówił świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, Polska powinna być najlepszym miejscem do zamieszkania dla Polaków. Stąd powinni czerpać swoją podstawowe korzenie, także firmy w Polsce powinny mieć swój podstawowy biznes i z tym siłą, którą czerpią w Polsce, powinni mieć możliwości do tego, o czym przed chwilą także mówił pan prezes Jagiełło, do wychodzenia na zewnątrz, bo nam jest potrzeba inwestycji z zewnątrz, ale my także musimy wychodzić na zewnątrz. To są także wzajemne uwarunkowania i żeby wziąć udział w tej międzynarodowej konkurencji gospodarczej, a wszak jeśli chcemy mieć godne dla siebie miejsce i w rodzinie narodów europejskich i w świecie, musimy tą rywalizację podjąć. I jeszcze jedno, te firmy duże polskie także muszą być konkurencyjne. O tym należy pamiętać. To jest możliwe, tak w świecie bywa. Są firmy, liderzy krajowi, którzy są konkurencyjni. My dziś w Polsce jesteśmy konkurencyjni, ale takich firm nam jest potrzeba wiele, bo tylko jednocześnie osiągnięcie tych warunków, o których mówiłem, doprowadzi do tego, że polscy przedsiębiorcy, polskie przedsiębiorstwa będą silne, będą konkurencyjne, będą służyły krajowi i będą z zasobów krajowych jednocześnie mogły korzystać. Dziękuję bardzo.